ja jestem Mikołaj i zobaczyłem na Reddicie bardzo fajny pomysł, który mi się mega spodobał i postanowiłem się z wami podzielić. Mówię tak szybko, bo władowuje mi się bateria w aparacie, więc muszę się sprężać. Jedziemy. Tak czy siak, na górze opisu macie link do oryginalnego posta na Reddicie, którego dwa dni temu otworzył Stal Warf i mam nadzieję, że dobrze przeczytałem twój nick. No i cóż, zapodał on taki pistolet z kotwiczką. Grafika nie jest jakoś mega zaawansowana, lecz mówi tak na dobrą sprawę wszystko. W dużym skrócie broń, albo taki gadżet, z którego to możemy wystrzelić kotwiczkę i ona się gdzieś przyczepi i wiadomo, przyciągnie nas. I w dość szybkim tempie będziemy się mogli gdzieś przenieść. Ale czy to dobrze? No przede wszystkim musiało to być mega, mega rzadkie. Bo wiadomo, jakby każdy sobie latał z taką kotwiczką, przecież to było OP, no nie? Każdy by się wspinał, spadał niesamowicie szybko. Nie, tak być nie może. Także co, 2-3 na mapie znajdzie jeden, dwóch użytkowników? Myślę, że to byłoby jak najbardziej spoko. No, na pewno by się mega wzbogaciła na tym końcowa faza gry, gdy już zostaje 2-3, albo powiedzmy sobie do 5 zawodników, gdyż wtedy większość, albo wszyscy mieliby właśnie taką kotwiczkę, no i wtedy gra by się całkowicie zmieniła. Budowanie mogłoby pójść nawet na drugi plan, ale teraz ważniejsze byłoby dobre tego używanie, dobra zręczność. Ziomuś, koniecznie pamiętaj, aby tam na dole w komentarzu napisać kotwica, a ja w zamian przypnę ci serce. Wielkie dzięki, zostaw łapę w górę. 50-60 łapek wbijamy i będę wdzięczny. Jo, lecimy dalej. Pytanie też, do czego by się można było przyczepić, no bo jeżeli do wszystkiego, no to byłoby masa bugów, tak? Typu, nie wiem, możesz się przyczepić do innego gracza i on cię może ciągnąć. Albo możesz się do Meleksa przyczepić i jechać za Meleksem, albo do wózka handlowego. Ale jakby to ograniczyć, że możesz przyczepić tylko do drzewa, chociaż do drzewa też byłoby za OP, bo ktoś by siedział na samej górze, no i... Ale już do jakiegoś budynku to jest całkowicie spoko pomysł i to propsuje. Czy w ogóle jest szansa, że Epic coś takiego doda? Jest i to duża. Zobaczmy, jakie rzeczy wprowadza Epic. Meleksy, wózki, czy ten dawno wprowadzony krzak, camper. No nikt by się tego nie spodziewał, tak? W sensie to jest coś niestandardowego. Jakaś nowa broń, nowe skiny, które i tak się pojawiają, ale oprócz tego mamy takie, można powiedzieć, ciekawostki w tej grze, które są dawane, tak? Takie te właśnie specjalne gadżety, tak bym to sobie nazwał. Myślę, że wiecie, o co chodzi. I właśnie kolejnym z nich byłaby ta kotwiczka. Ja sobie tak nazywam, gdyż w kodzie Advanced Warfare właśnie była też kotwiczka. W dużym skrócie wyglądało to mniej więcej tak samo i po prostu nazwa mi została i używałem tego już później w innych grach. No i nadszedł ten słaby moment, kiedy mi się kamerka wyładowała. Mamy dzień później, podładowałem się już i w sumie to wyszło na dobre, gdyż jeszcze znalazłem kilka ciekawych rzeczy, o których można powiedzieć, więc wracajmy do filmu. Czytałem sobie dużo, mam nawet wrażenie, że większość komentarzy, które tutaj są pod tym postem na Reddicie, i ludziom się ten pomysł ogólnie mega podoba. W sensie rzadko kiedy spotykam się z głosami, żeby coś było na nie, a większość raczej jest taka, że tak, że super pomysł i jeszcze tam coś dodatkowo proponują. Ciekawy jest również komentarz Javiera, który jednak na tym Fortnite'owym Reddicie to trochę chyba jest. Bo zapodał linki do wszystkich wcześniejszych postów właśnie o takiej samej tematyce. To znaczy ludzie po prostu już wcześniej proponowali coś takiego i to nie jest coś nowego. Jak popatrzyłem na te inne posty, to na ogół one też zbierały dużo, dużo punktów. Ten świeży, o którym to mówiłem wcześniej, również zabrał dużo, dużo punktów. Więc co, myślę, że gdzieś tam do Epic Games to już jednak dotarło. Nie mówiłem o tym wcześniej, ale od początku ten przedmiot kojarzył mi się mocno z Batmanem, gdyż on miał też coś takiego. Sorry, nie pamiętam, jak to się nazywa. W każdym bądź też razie, Fortnite jest teraz niesamowicie popularny. Współpracował m.in. z taką marką jak Marvel, tak? Za tym idzie, myślę, że jest jakaś szansa na dogadanie się właśnie z twórcami Batmana i postaranie się o licencję. Wiecie, żeby ta kotwiczka była czymś limitowanym z Batmana, myślę, że to byłoby rewelacyjne i przy okazji może wpadłby nam jakiś skin, a dokładnie skin Batmana. No cóż, ja z chęcią coś takiego zobaczył, ale myślę, że to już temat na osobny film. Tymczasem wielkie dzięki za oglądanie tego filmu do końca, mam nadzieję, że ci się podobał i widzimy się przy okazji kolejnych filmów, kolejny film, chyba jutro, albo pojutrze, no jakoś ten weekend. Dzięki, trzymajcie się, hej, hej, piona.